Byłbym zapomniał, sam KOWR oczywiście jest do zniesienia. To trzeba obalić, ten system zniewolenia biurokratycznego talmudyzmu, który krępuje polskiego rolnika. Ale jeśli już tworzycie ten fundusz, sprawdźcie, ile wam wpływa na fundusz promocji w tymże KOWR-ze. Jaka jest ściągalność, bo ja dowiaduję się od moich jaskółek, że może i połowa polskich rolników, chwała Bogu, nie uiszcza tej opłaty promocyjnej, więc jak będzie ze ściągalnością na fundusz pomocy? Pani poseł Karolina Pawlik.